kurczę, tak, jestem zmęczony po wytrzymałości, czy coś, mówię, patrzę na przykład na Piotrka Liską, on tam sobie o tej tyczce pyk, pyk, pyk skacze. Mówię, czemu ja się męczę, czemu on nie biega tam wytrzymałości jakieś takie jak ja, że tam 500-ki jakieś mocne. Wszyscy byli zaskoczeni i pod wielkim podziwem i zdziwieniem, że chłopak z mojej wioski tak wysoko skacze. Ja nie chciałem mieć i mówię, ja i tak nie zrobię minimum na igrzyska, to zrobię taki manewr, że okej, powiem jej, że jak pojadę na igrzyska, to kupimy sobie pieska, nie? No ale jednak pojechałem i trzeba było kupić tego pieska. Mamy plan taki, że jeżeli zajmę miejsce 1 od 8 na igrzyskach, no to jeszcze trenuję. Jezus, dobra, 100 metrów przebiegłem, jest super, skaczę w dal, pyk, 3x. No i jest po zawodach.